Siema, ja jestem Piotr Knoliw i witam Was w następnym odcinku na For Life'ie. No i na wstępie oczywiście pozdrowienia jak zwykle, pozdrawiam Murzyna 123456, Wacek.pl, Hausty, Kuba Kaku, nie, Kuba Kuka, sorki, i Ashitz, te osoby chciały pozdrowienia, więc je pozdrawiam. No i dzisiaj nadszedł czas na podsumowanie wszystkich samochodów, które do tej pory omówiłem, a jest ich już równo 10. Postanowiłem zrobić taki odcinek, jak już właśnie te 10 pojazdów omówię, więc co, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, więc jeśli ktoś może mieć inne zdanie odnośnie jak poustawiałem te samochody w kolejności od 1 do 10, będę mówił od największego miejsca, czyli od najsłabszego pojazdu do najlepszego. Najlepszy pojazd w sumie możecie się domyślić, który to, to raczej nie jest trudne zgadnąć, co to za pojazd, ale to już dowiecie się pod koniec odcinka. Dziękuję Wam też za 1300 subskrypcji, które ostatnio wybiliście, już jest 1307 chyba jest, dziękuję Wam za to, co robicie i lecimy dalej z subskrypcjami. Niedługo też powinien się pojawić się konkurs na 1400 subskrypcji lub na 1500, jeszcze pomyślę. A my lecimy już z tutaj listą. Na 10 miejscu pojawił się Walton 2.2 z APM 1. Do setki wyciągał 3 sekundy i 13 setnych, więc to jest taki no średni czas moim zdaniem. Wszystkie prawie pojazdy miały czas do 2 sekund, poniżej 2 sekund nawet, więc to jest naprawdę słaby wynik. Vmax tego pojazdu wynosi 165 i tą prędkość osiąga w 11,26 sekundy, więc taki macie czas. Tutaj podane na ekranie Wam się będzie wszystko wyświetlało, żebyście sobie fajnie to mogli obejrzeć, miło się, żeby to oglądało. Lecimy do następnego miejsca, a jest to miejsce 9 i na 9 miejscu plasowało się Rumpo 2.2 z APM 1. Setkę to na godzinę wyciąga 2,20 sekundy, więc o prawie sekundę więcej, znaczy mniej, i Vmax tego pojazdu wynosi 180 na godzinę, a ten czas, a tą prędkość osiąga w 10 sekund i 800 sekundy. Lecimy dalej, a na 8 miejscu jest Blade 2.2 z APM 1 oczywiście. Jeśli mówię, że jest 2.2 z APM 1, to możecie się domyślić, że to jest 2.2 Full Tune, bo zwykle biorę właśnie silniki 2.2 od razu z Full Tune, żeby po prostu fajniej się to oglądało dla Was. Czas, w którym osiągnął 100 na godzinę, to było 2 sekundy, 0,09. 200 na godzinę pojechał w 7 sekund i 3,28 sekundy, a Vmax tego pojazdu wynosi 215 i tą prędkość osiągnął w 8 sekund i 25 sekundy. Takie macie tu właśnie wyniki. Dobrze, nie jest źle, mogło być lepiej oczywiście. Przechodzimy do następnego miejsca, a jest to miejsce 7 i na 7 miejscu jest Tahoma 2.2 AP1 z Nitrem. Możecie pomyśleć, czemu na 7 miejscu jest Tahoma, skoro ma Nitro, a Nitro bardzo dużo daje, ale za chwilę o tym Wam powiem. 100 na godzinę pojechał w sekundę i 24 sekundy, więc to jest już spoko czas. Ale 205 na godzinę, czyli Vmax tego pojazdu wynosi 9 sekund, więc to najbardziej przekonało mnie, żeby ten samochód dać na 7 miejscu ze względu właśnie na jego przyspieszenie do Vmaxa, które wynosi 205 na godzinę i w 9 sekund osiągnął aż tą prędkość. 9 sekund to jest bardzo dużo i z Nitrem ten pojazd jedzie 240 na godzinę i tą prędkość osiąga w 8,02 sekundy. Przechodzimy do następnego miejsca, jest to miejsce 6, a na 6 miejscu jest Energia 1.8. silnik. Oczywiście bez APA, bo APA się nie da dodać do NRG. Setkę osiągnął w sekundę i 14 sekundy, więc to jest spoko czas, prawie jak taki sportowy dobry samochód. A Vmax wynosi 190 na godzinę i tą prędkość osiągnął w 5 sekund i 14 sekundy. To jest bardzo dobry wynik, bo niektóre pojazdy, które jadą na przykład, nie wiem, 200 na godzinę, tą prędkość potrafią osiągnąć w 6 sekund na przykład, więc o sekundę mniej, to znaczy, to jest nawet dobry wynik. Przechodzimy do miejsca 5. A na 5 miejscu jest Jester 2.4 AP1. Setkę osiągnął w 1,23 sekundy, 200 na godzinę pojechał w 6 sekund i 10 sekundy, no i Vmax tego pojazdu wynosi 225 km na godzinę. I tą prędkość osiągnął w 7,29 sekundy, takie macie tu wyniki. Nie są złe, powiem szczerze, jak tym samochodem jechałem, to zdziwiłem się trochę, ale nie było to takie zdziwienie, że wow, silnik 2.2 z 2.4 tyle daje. To nie była duża różnica, bo jechałem już chyba Jesterem 2.2.
o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. Na czwartym miejscu jest Electric 2.2 z upem 1, oczywiście to jest full tune. I 100 na godzinę osiągnął w sekundę i 12 setnych sekundy. Jest to w sumie najlepszy wynik z wszystkich pojazdów, które to omówiliśmy. Jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, że te wszystkie wyniki, które tutaj są, mogą się trochę różnić, na przykład o setne sekundy, bo ja to robiłem w programie Sony Vegas i tam robiłem wszystkie screeny, jakie czasy osiągnął każdy pojazd. 200 na godzinę pojechał w 6 sekund i 0,3 sekundy, a 220, czyli to jego Fomax, pojechał w 7,20 sekundy, więc to jest dobry wynik. Właśnie te 7 sekund niektóre pojazdy osiągają jadąc 200 na godzinę, więc ten Fomax, przyspieszenie do Fomaxa jest dosyć spore. Na trzecim miejscu, czyli topka już, top 3 już samochodów, które omówiłem w całej tej serii od omawiania pojazdów, to jest Sultan 2.2 AP1 z nitrem oczywiście. I setko osiągnął w sekundę i 14 sekundy. 210, czyli to jego Fomax jest, osiągnął w 7,20 sekundy. Jest to mniej trochę od Elegy, raczej znaczy tyle samo, ale po prostu jest jego mniejszy Famax, więc tutaj dałem właśnie ten czas. Elegy by było w sumie na trzecim miejscu, ale ze względu na to, że Sultan ma nitro i z tym nitrem jedzie 245 na godzinę. Tą prędkość osiąga w 7 sekund, więc niżej niż jego Famax bez nitra i dlatego właśnie dałem go na trzecim miejscu. Na drugim miejscu jest oczywiście ZRK 2.2 z zapem 1 i nitrem. Setkę osiąga w sekundę i 16 sekundy, 200 w 7 sekund i 0,6 sekundy, więc to jest w sumie dobry wynik jak na taką ZRK. I Famax oczywiście wynosi 230 na godzinę. Tą prędkość osiągnął w 10 sekund i powiem szczerze, że to jest trochę dużo, bo na przykład takie LRG 220 na godzinę o Fomax i jedzie 7 sekund 20 sekundy, więc jest 10 km różnicy, a czasu ponad 3 sekundy, trochę mniej niż 3 sekundy. Z nitrem ta ZRK jedzie 270 na godzinę i tą prędkość osiąga w 9,02 sekundy, więc to jest mniejszy czas niż jego, niż jej Fomax, ZRK, chyba jej Fomax, jego Fomax do 230. Na pierwszym miejscu oczywiście jest Stinger 2.2 z upem 1 i z nitrem, którego ostatnio omawiałem chyba 3 dni temu. No i oczywiście przyspieszenie do stówki wynosi sekundę i 20 setnych sekundy. Przyspieszenie tej do stówki to nie jest jakiś super wynik, na przykład takie Legend miało bardzo dobry wynik od 0 do 100. 200 na godzinę pojazd osiągnął w 4 sekundy, czyli to jest naprawdę kozacki wynik. Jeszcze nie spotkałem się z samochodem, który tak by szybko przyspieszał. Może by to się równało w sumie z Buffalo albo Deluxo, albo jeszcze z Infernusem. Przetestujemy to może, jeśli pomyślę nad właśnie wzięcie tym aut do testów. Famax takiego Stingera bez nitra wynosi 265 na godzinę i tą prędkość osiągnął w 10 sekund. Takie tutaj ZRK wyniosła 10 sekund w 230 na godzinę, więc no, jest tutaj 35 km różnicy, to jest dosyć sporo, ale właśnie Stinger tym właśnie jego kozackim przyspieszeniem wygrywa. Z nitrem ten pojazd jedzie ponad 300 na godzinę. Niestety nie jestem w stanie zliczyć tej prędkości, bo jak wiecie, licznik się kończy na 300 na godzinę. No i właśnie te 300 na godzinę osiągnął w 7 sekund, 22 setne sekundy. To jest zajebisty wynik, najlepszy pojazd chyba jakim jechałem. Tak jak mówiłem, pojazd jedzie trochę więcej niż 300 na godzinę. Z tego co mówił mi Bregon, to wiem, że jedzie 314 na godzinę, o ile dobrze pamiętam. Więc nie jestem w stanie sprawdzić tego Fomaxu, bo na razie licznik jest tylko do 300 na godzinę. To by był koniec tego filmiku. Przedstawiłem wam topkę 10 wszystkich pojazdów, które omówiłem do tej pory. Następna taka topka pojawi się pewnie jak omówię następne 10 pojazdów, czyli to będzie już następne 10, tak jak mówiłem. Ja wam dziękuję za oglądanie, polecam też sprawdzać karty społeczności, żeby tam obczaić różne tematy, które piszę, różne ankiety i różne pytania do was. Ostatnio się jedno pytanie pojawiło, możecie zajrzeć, jeśli chcecie. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę, suba i komentarz jakiś tam miły albo z jakimiś, nie wiem, poradami albo czymś innym. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!